Cześć, witajcie. Wypadałoby skończyć tą ekspedycję, bo ciągnie się jak flaki z olejem. Także zerknijmy, co tam nam jeszcze zostało z tego wszystkiego. Pierwsza zrobiona, druga zrobiona, trzecia. Wroga planeta. Stworzenie powyżej 60. I odwiedź czerwoną gwiazdę, dobra. Zerknijmy sobie, czy możemy założyć, a może najpierw się rozejrzyjmy tutaj. Jakieś zwierzaczki w pobliżu, coś. Coś tam tupta. Ciągle nie mamy tego zwierzaka powyżej iluś tam metrów. Ciągle nie mamy gorącej krwi. Sobie oblukamy. Czy tutaj? Wszędzie się wpierdzielają z ideologią. Nawet gry nie zostawiam w spokoju. Zobaczymy, czy tutaj nie ma czegoś takiego. Byliśmy blisko, bo nam zabrakło 3%, żeby odkryć planetę. Nieprzyjazną, czy wrogą, czy jak to tam nazwać. Ale no niestety zabrakło. Dobra, ruszmy tyłki może trochę dalej. Myślę, że podeprzemy się tutaj społecznością, bo chciałbym jeszcze zrobić. Tak, zdecydowałem się. Chciałbym zrobić streamka, jak to przechodzimy tak na spokojnie. Zajebiaszcze kolory tej planety są. A tu się okaże, że nam się ekspedycja skończy, nim skończymy ją pierwszy raz, nie? Nie chcę wpisywać glifów, bo to zostawię no jako ostateczność. Zerknijmy, jak tutaj z planetami sprawa wygląda. Toksyczna planeta. Raj. I krwista. W najgorszym wypadku po prostu sobie skoczymy do bazy któregoś z graczy, jeżeli takowe są. I ogarniemy temat w ten sposób. Mam nadzieję, że znowu mnie nie cofnie o ileś tam skoków w ekspedycji. Aha, miałem sprawdzić właśnie, czy możemy zrobić sobie
Krosno kablowania. No to zaraz zakupimy. Metalu chromatycznego na szczęście mamy wystarczająco. Zakładając, że będzie tu na stacji oczywiście krosno kablowania. Chociaż no, jest dość pospolite, więc myślę, że nie będzie z nim problemu. Znowu klawiszologia pierniczy. Mamy jakieś tu boosty do napędu? Nie mamy. Do hipernapędu, nie? W sumie. Kadmu nie mamy. O. Dobra, założymy sobie ostatni napęd. Zasadniczo powinien nam pozwolić skoczyć do każdej z możliwych gwiazd. Także będziemy mieli chociaż to z głowy. Bardzo dużo baz jest na tej planecie, ale w sumie się nie dziwię, bo naprawdę ma ciekawy wygląd. Farmy, 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 water base. Nie wiem, czy nie było czegoś z wodną bazą, ale to sobie odhaczymy jak coś bez problemu. I jakbyśmy lecieli na streamku wtedy, nie wiem jak teraz pracuję, bo jutro chyba mam nockę, także no jutro na pewno streamka nie będzie, zakładając, że uda mi się skończyć dzisiaj. Jakbyśmy lecieli ekspedycję, byśmy sobie może od razu pozakładali bazy w miejscach, gdzie zaliczaliśmy kamienie milowe. Także ci, którzy... Exotic Animal. O, sobie skoczymy. Bo myślę, że z tym też mógłby być problem. Tak, żeby ci, którzy robili, no mogli sobie po prostu od bazy do bazy skakać, nie? Naprawdę ta ekspedycja boli mnie. O, jest działający portal, fajnie. Zapomniałem, nie, że to nie jest główny safe i że trochę... Gorsze tu mam... staty.
dajmy chwilkę zwierzaczkom na pojawienie się. A my się porozglądamy, czy coś ciekawego tu jest. Tu jest szóste stworzenie. O, lolek. Czyli jeszcze będziemy musieli szukać, kurde, stworzeń. Nie chcę tego. Mamy chociaż pierwsze zwierzątko. To jest ten układ, w którym byliśmy? Jo, to jest ten układ. No to najsik. Sobie na stację. Nie chcę mi się teraz zlatywać do tego do statku. W najgorszym wypadku użyję glifów, ale skoczymy sobie na czerwoną gwiazdę jakąś, żeby mieć z głowy chociaż ten kamień milowy. Wydaje mi się, czy tu w pobliżu jest. No, nie tak w pobliżu. Kurde, nie zauważyłem filtrów, jakie miałem ustawione. Mam nadzieję, że to ta. Dobra. Mamy to. Nośny reaktor? Co to jest? A. Nie. Dobra, wykrywacz, moduł. No to jakiś shit jest chyba, nie? No na pewno jest drogi. Czemu ja ich nie zamontowałem?
interesuje, to mnie nie interesuje. To mnie nie interesuje. Chyba zmienili jej wygląd. Co? Bo... Albo ja po prostu jakoś lepiej widzę. Zerknijmy sobie, co tu za planety mamy. Drażniąca. Agresywni. No, spróbujmy na niej. Dobra. O, proszę, mamy farta. A sobie polećmy do bazy. Skoro już jest pod ręką, to czemu by nie? Co i oczywiście nie jest tak groźna, jakbym chciał, żeby była. Zwierzaczki jakieś, jakiekolwiek. Co jest, nie ma tu żadnych robali? No jest jedna. To dajmy jej szansę, bo może być... jedną z tych wyjątkowych. Nieważne. No wyginaj! Kitrajmy się. Będę z nimi walczył naprawdę. Ta ekspedycja. Idź na Tvanenmor. Zerknijmy, czy mamy zaliczonego drugiego zwierzaka, czy nie. No, zostały nam jeszcze 4. W sumie nice. To zaraz samo wskoczy. Ostatni punkt spotkania. Aha, to jest tak. Roślinożerca 7-metrowy. Czarna dziura. No, też byliśmy blisko. A czyli zgadłem jednak na planetach o wysokiej temperaturze. W porządku. Już spadać. A czy zdążę stąd odlecieć? A w sumie to możemy sobie skoczyć do poprzedniego układu. I po prostu będziemy kontynuować trasę ekspedycji, żeby chociaż wszystkie punkty spotkania odhaczyć. A później się zajmiemy tymi zwierzakami niedorobionymi.
Weźmy sobie czwarty punkt spotkania. I zużyjmy trochę więcej paliwa do hipernapędu. No i szukamy nieprzyjaznej planety, szukamy, znaczy się wrogiej, nie nieprzyjaznej. Szukamy gorącej planety. Nie wiem, gdzie te przerośnięte zwierzaki występują. My możemy sobie sprawdzić, bo i tak w katalog wejdziemy. Dobra, dużo mi to nie dało. Czyli mogą występować gdziekolwiek. W porządku. Niebezpieczna. Spróbujmy sobie tam skoczyć. Była Aideo. Ciekawe, co w niej takiego niebezpiecznego. No szkoda w sumie, że tu menu pauzy wchodzi, jak wchodzimy w odkrycia, bo bym sobie przejrzał planety. Zazwyczaj te dziwne stworzenia, których 6 sztuk mamy znaleźć, występują na jakichś spaczonych planetach i są po jednej sztuce tylko, nie? Ale pulsuje. No, fajne miejsce na bazę by było. Złoto. Zerkniemy, co to jest za złoże, bo i tak chcę poczekać, aż się zwierzaczki zespawnują. No i co, teraz go nie widzę. Widzę. Miedź. Z miedzią coś było słabo, także sobie ją zgarniemy. Nieistotne. A to ci niespodzianka. Nie to się upiera na to doładowanie tego. Będę chciał, to doładuję sobie ochronę. Dobra, chyba wszystko. Zwierzaczki?
dużo latających. To fajnie wygląda. Nie tyle razy koło tego przelatywałem, a nigdy tam się nie zapuściłem. Jeszcze jakieś zwierzaki, czy to już by było na tyle w tej okolicy? Dobra, czyli lecimy dalej. Może sobie jeszcze obejrzymy, co ten budynek, czy nie? Czy nie? W sumie mogłem na stację wlatywać i sprawdzać bazy innych graczy, nie? Byłoby to dosyć rozsądne. Mówię, no w tej chwili zależy mi po prostu na skończeniu tej ekspedycji jakkolwiek. A samodzielnie wtedy może na streamku spróbujemy ją zrobić. Korozji w blood. Mam, ale hostile? Czy to będzie się odnosić do planety? No zobaczymy. Most perfect mamy, nie? O, exotic creature. To sobie skoczmy. Mam nadzieję, że to nie będzie ten, gdzie już byłem, nie? Tak, planeta trochę podobna. No. Byliśmy już tu. Szkoda. No ale nic. Gdybym nie sprawdził, później plułbym sobie w brodę. O, mógł chociaż portal postawić, no. Łobuz jeden. Dobra, zasuwajmy w takim razie na stację kosmiczną. Cofnijmy się do stacji, na której byliśmy. I zobaczymy tam hostile. Może to chodzi właśnie o niebezpieczną planetę. Thank you.
Jeżeli ktoś by się pytał, czemu stąd od razu nie skoczę, to chodzi o to, żeby nie zgubić się w kosmosie, bo jak zacznę skakać między układami, znowu się okaże, że będę musiał warpować pierdyliard skoków, żeby wrócić na trasę ekspedycji. Ja tak wiem, że poprzednia stacja to jest ta, w której skończyłem swoją trasę ekspedycji. Skoczymy sobie na tą hostel, jak ją znajdę. Jest postawione lądowisko, więc jest szansa, że będzie teleporter, żeby się cofnąć. No, tylko że bez prądu. I raczej nie jest tak hostile, jak bym chciał. Może chodziło o zwierzaczka, no. Może ja źle zrozumiałem. Bateria rozładowana. Co tu jest obok? A, spryciula się wybudował. Tak, spadaj. Ładny taki ala. Jelonek. Co to by było na tyle? Więcej zwierzaków nie przewidzieli. Godzina 4:50. No dobra, to chyba poczekamy, aż się zejdzie słońce i się teleporter uruchomi. A może przyczłapie do nas tutaj jeszcze jakiś zwierzaczek. Piąta, to już powoli powinno wstawać słoneczko. Chyba, że tu... O, właśnie. Tak się zastanawiam, czy żeby skoczyć do bazy, do cudzej, to raczej musi być teleporter, nie? Do swojej można skoczyć bez teleportera, ale chyba żeby skoczyć do cudzej, to... A nie, bo tamten nie miał. Czyli tak naprawdę wystarczyłoby same komputery bazy stawiać. Rendezvous 3. W trzecim już byliśmy, nie?
Exotic creature, dobra, byliśmy. Nie oszukiwać tu. O, grzybki. No ale to już mamy odhaczone. Portal na Rajskiej. Toksyczna farma szkła. Faza trzecia, archiwa. Nie ogarniam. Ten portal. O, farma nanitów. Jedenaście trzeci. Aha, trzeci punkt spotkania chyba, co? Portal. Szukam, czy gdzieś będzie może ten zwierzaczek, nie? Bardzo dużo jest na randewu 3. Farma złotka, amoniak. O, złoty exotic creature. Skorzystamy. Złota raczej brać nie będę, bo raz, że i tak nie mam miejsca, dwa, że kasy chyba nie potrzebuję. Znaczy, wiadomo, każdy potrzebuje kasy, ale na chwilę obecną jeszcze nie mam parcia na to, więc... Kuźwa, znowu jestem na tej samej planecie. No raczej. Spadamy stąd. Od choroby lokomocyjnej dostanę. Albo mnie napromieniuje. No już, spadaj. Paradise Planet. Paradise, portal, farm, gold miner, mesa. W sumie jakbym... był ogarnięty, to po prostu bym sprawdził nazwę planety, nie? A nie trzeci raz na tą samą leciał. O, ktoś dużo kulek złapał. Kryształy burzy mam odhaczone na szczęście. Tu toksik. Xenobiology creature. Rozważymy. No widzę, jest portal, to będziemy mogli sobie wrócić.
Zdecydowanie nic tu nie widzę. Jakoś podziemnych baz się boję. Rare creature. Dobra, zerknijmy na tego. Teraz nie znajdę, co? Byłby trzeci, to już by było w pół drogi, więc nie najgorzej, nie? Chyba że czwarty raz na tej samej planecie wyląduje, to mnie coś trafi, bo... Dobra, na pewno jesteśmy gdzie indziej. Zaliczyło. Szukamy dalej. Trzy na sześć. W sumie ładnie. Co to jest? Adam złoże? A mnie zrobił w ciula. Fajnie tu. Dobra, czyli wychodzi na to, że lecimy dalej. Albo nie lecimy. Coś mnie właśnie spierdzieliło się. Dobra, szybki restarcik i widzimy się za chwilę. Coś wam pokażę. Dobra, jestem z powrotem. Zwierzaczka mamy. Pytanie, czy teraz uda się przejść przez portal. Alleluja. Dobra, z tego co kojarzę, więcej jakichś ciekawych baz chyba tu nie było. Także zerknijmy tylko, czy na pewno jesteśmy na trasie ekspedycji i lecimy dalej. O ile mamy paliwo? A, zaraz pewnie bitwa w kosmosie będzie, co? Już tych skoków kilka było. Zdecydowanie mi się nie chce. No i wykrakałem. Ale nie widzę... pirackiego frachtowca. Dziwne. To się pobawimy. Jestem ciekaw, jak bardzo mnie nie stać na tego.
nie lubię tak blisko frachtowca walczyć. To się nigdy nie kończy dobrze. Pałka mniej. Oczywiście, to następny musi latać, nie? Nad samym frachtowcem. Chyba mnie usłyszał i wziął sobie do serca. Jeszcze jakaś menda została? On jeszcze żyje? Ale jak? Nie, niech. Nie można użyć komunikatora podczas... O, dupę. Walki. Dobra, pytanie, czy jest tu jakiś pirat, czy ja mam namierzonego zwykłego? Zwykłego mam. Co? Co to jest? A, sny z głębin. Dobra, mało mnie interesują. A nisko mostek.
B klasa. Tanie nie będzie. W sumie ciekawe, że w czasie ekspedycji tak z tyłka mi się odpaliła misja fabularna. Dziewięćdziesiąt baniek. No spokojnie, nie? No fajne, ale niestety. Na raty raczej tego mi nie rozłożysz, co? A przynajmniej gruź towarową mamy do naszego frachtowca. Właśnie, bo mogło nam... Nie zmieniło nam czasem? Nie. Dobra. Się bałem, że jak się zacznie ta misja, to nam przełączy. O, agresywni strażnicy. Zaryzykujemy. Płomienna też sprawdzimy dla tego zwierzaka z gorącą krwią. Czyli Arsów i Neyua. Dobra. Pierdziele. Muchy to chyba najdurniejsze stworzenia ze wszystkich. Niech sobie są, niech sobie latają. Naprawdę nie mam nic przeciwko. Ale na cholercie ona mnie zaczepia. Przecież jakby mi cały czas koło pyska nie latała, to bym nie zwracał na nią uwagę, by sobie żyła, a tak zaraz jej powyrywam wszystkie nóżki. O, strąbałem. No. Na jakiej teraz jesteśmy? Planecie? Neyua, czyli Ars coś tam, nie? Musimy lecieć. Ej, ale tu też jest gorąco, widzę. Ile tu jest stopni? Weźmy sobie, wylądujmy. Pięćdziesiąt pięć, no nie jest to jeszcze jakoś dużo. Ale może na farcie.
Spadaj. Już mi się chciał do dupy dobrać, no. Halo, chciałbym nazwę tej planety. Nezan, czyli nas nie interesuje. Ech, coś tam? Feze. Nie, stacja kosmiczna, ta planeta mnie interesuje. No halo. Ja pierdzielę. Księżyc planety, planeta nieznana. O co kaman? No, nie wygląda to przyjaźnie. Jakbym w lawie lądował. Ale może dzięki temu znajdziemy to, czego szukamy. Chyba jeszcze w trakcie burzy, co jestem? Bo nic nie widzę. Na pewno są kryształy burzy. Ładnie schodzi mi życie. Damy radę jeszcze te wziąć? Damy radę. Już stąd spadam. Na takim małym farcie, ale się udało. Tylko że zwierzaczków nie widzę. Może po burzy się coś pojawi. Oby. Boję się tam lecieć, bo... Doładujmy, w tym czasie się burza powinna rozproszyć i się porozglądamy za zwierzakami.
No i tak mi ładnie po gaciach daje ta temperatura. Sit. Piątek, co? No. O nie, najgorzej. Zwierzaczków trochę znaleźliśmy, ale nic to by nas interesowało. A zimno to to tu nie jest na pewno. Dobra. Nie ma, to nie ma, lecimy dalej. 4/7 znalazłem. Nocny, podziemny, podziemny. Dobra. Sit jest dobry. Ile? Godzina. Ile zrobiłem kamieni milowych? Jeden? Chciałem to dzisiaj skończyć, ale... Widzę, że może być ciężko. Jeżeli nie pyknie, to po prostu następny odcinek zrobimy. Skoczymy do portalu i po prostu przeniesiemy się znakami portalu. Jest to śmiechu warte. Xeno Creature. Byliśmy. Jest tutaj pofragmentowana planeta. Ostrzowa planeta, to może jest szansa na Unbewont. Cadium Storm nie zamieszkała. Skoczymy sobie do tego Xeno. Jest szansa, że nas tam nie było. To byłby 4/6, więc... Powiem wam, wcale się kurde nie dziwię, że tak dużo ludzi po prostu tą ekspedycję sobie odpuściło, nie?
Jest portal. Ekspedycja. To było w piątym, nie? Xenobiolog. 4 na 6, jeszcze nam dwa błędy zostały do odnalezienia. Zaskoczył mnie opis. Normalnie, gdyby można było lajkować, nie, bazy. W sumie nie głupie by było, nie? Taki system lajków dla baz, który by nam mówił, które są w miarę legitne bazy. Tlen, nanity. Kryształy. Wszystko, tylko nie to, co bym chciał. Exotic 2. Tych na pewno nie mamy. Whatever. W sumie te zwierzaczki, które... tutaj są te robotyczne. Są naprawdę fajne. To są jedne ze szybszych zwierzaków, nie? Ale to nam chyba nie zaliczyło, co? No właśnie. Ktoś mnie tu w bambuko zrobił. Czy nie, żeby one nie były jakieś tam warte uwagi, nie? Ale... nie po to tu przyleciałem. Komuś się ciupkę porąbało, to nie są egzotyczne zwierzaczki. Pomimo, że dość rzadko spotykane. Ili jedne z lepszych wierzchowców, nie? Mhm. I wykryto, że nie ma tutaj stacji kosmicznej. Zobaczymy, może tutaj kolega będzie miał teleporter. A powiem wam, że jak dwa te zwierzaki mi się pojawiły, już miałem nadzieję, że będziemy mieli z głowy, nie? Ten kamień egzobiolog. A bimbajcie się.
Jest lądowisko, więc jest szansa na portal. O, słyszę te panele słoneczne. Podziękował. Tak, wiem, gdzie jestem. Jestem tu chyba trzeci albo czwarty raz. Dobra, tu byliśmy, tu byliśmy. Grzybki. Ja przeczytałem źle. Ej, chyba ja źle przeczytałem, co? Się tak podjarałem, że jest egzotik, bo X było, a to jest toxic. No cóż. Bywa. Ej, inne bardzo chciałem. Robot Animals and Lightning Crystals. Dobra. Ten przynajmniej dobrze napisał. Nie, no dobrze, Exotic 2, nie? To tam byliśmy przed chwilą, tak czy nie? Teraz już zdurniałem, bo myślałem, że tu byliśmy. Aż kurde. Zamknięta planeta, także jest szansa, że faktycznie będą tutaj te anomalne zwierzaczki. A może przeczytałem, a nie to nacisnąłem, co? Będę edytował film, to pewnie zobaczę. Mhm. Jeden na jeden, czyli zostało nam tak naprawdę ostatni ten zwierzak. A że już przebiliśmy godzinkę, to będziemy kończyć, tylko sobie skoczymy do czwartego punktu ekspedycji. I mówię, w następnym filmie już się chyba nie będziemy... No. Już się nie będziemy pierniczyć, tylko weźmiemy sobie z glifów, polecimy i tyle, bo... Mam dosyć szukania...
jednego zwierzaka na trylionie planet, nie? Mógłbym prosić o namiar? Kurwa. Jestem na tych z***nych snach z głębin, nie? Właśnie tego chciałem uniknąć. Drugi. Trzeci. Czwarty. Ja pierdzielę. Chyba wiedziałem, nie? Mam nadzieję, że w miarę uda nam się wrócić na trasę ekspedycji. Tak mi nie pasowała ta ikona, ale mówię, no ciul, no może, nie? Platforma, la coś tam, dobra, stamtąd nie było daleko. Na tej platformie szukaliśmy zwierzaków. Także to będą 2-3 warpy chyba do czwartego miejsca spotkania. Ale mnie... Nawet nie zdajecie sobie sprawy. Mogę jeszcze zrobić paliwo? Ja wuja mogę. No i dupa. No, w razie czego możemy zawsze rafinować, nie? Z miedzi, bo znaleźliśmy ostatnio, ale... Statek ile ma napędu? 30%. Dobrze by było coś kupić jednak. Powiedz, że masz. Dupa. Dobra, ląduje następny. Zobaczmy, może tamten ma. Halo? Potrzebuję paliwo albo metal chromatyczny. Kołek jesteś. Zdzierstwo w biały dzień, ale... Mam komory? Może... Pierniczy, jeszcze raz mi się klawisz pomyli, to mnie coś trafi.
Ale mnie z tym questem załatwili, nie? Dobrze, że pamiętałem tak chociaż trochę nazwę tego układu, bo teraz bym napierdzielał ciul wie ile skoków. Ej, bo mam dobrze włączone, nie? No mam włączone. Ja wuja mam włączone. Zdajcie sobie sprawę, że mam ochotę to wyłączyć w diabły, nie? Mam nadzieję, że przynajmniej nie jestem zbyt daleko od trasy ekspedycji. Nie interesuje mnie to. Generalnie tak, część misji fabularnych w trakcie ekspedycji jest zablokowana. Nie rozumiem, czemu nie wszystkie. I tak, jeżeli skończysz ekspedycję, możesz sobie zmienić save na... Tak, już pędzę. No, normalnie się rozpędzam. Nie rozumiem, czemu... Niektóre misje przyblokują, a niektóre są aktywne. I właśnie się takie kwiatki, jak miałem przed chwilą, dzieją, nie? Wszystko przez tą muchę, nie? Co tu latała, mówię wam. Niemenda rozproszyła i... Skończę nagrywać, to zaraz ubiję Francę. Wiem jedno, paliwo to już możemy sobie na zapas zrobić, nie? Obstawiamy ile skoków? Podejrzewam, że koło 10 minimum będzie. Ale ładnie. Kolor podobny jak na mojej planecie. Który to jest? Czwarty, piąty? Brak paliwa.
swoją drogą to jest wkurzające, nie? Bo... jak chcę nagrać sny z głębin, to oczywiście mi na moim save'ie nie pokazuje się, nie? Ta misja. Ale w razie czego wiem, że jest tutaj, to się skończy ekspedycja, to polecimy z tą misją Sny z Głębin. Muszę pamiętać, żeby tego filmu nie wywalać, żeby mieć początek. No, zgubiłem się, który to już jest skok. Szósty, siódmy, ósmy? I znowu będzie film poszatkowany, bo te wszystkie przejścia będę wycinał. Chyba że gadam w trakcie nich, to nie będę wycinał. O, fuck. Jesteśmy, dobra. W sumie nie wiem, jak ja mogłem te fale pomylić z ikoną ekspedycji, nie? Chyba już zmęczony jestem. No ale... nocne granie w Starfielda wychodzi. Dzień ogarniam No Man's Sky'a, a w nocy naparzam w Starfielda, nie? I chyba mamy tego efekty. Nie ma tu stacji? Jest. Przydałaby się współpraca z jakimiś energetykami, bo zrujnują mnie. W sumie to ja nie wiem, po co przyleciałem na tą stację. Chodźmy, machnijmy te czwarty punkt spotkania. I że tak powiem, kończ waść wstydu oszczędź. Ale swoją drogą naprawdę nie rozumiem, nie wiem dlaczego. Jest to pierwsza ekspedycja, która mi idzie tak opornie, do której jestem tak negatywnie nastawiony. Zawsze... zawsze ekspedycje były dla mnie urozmaiceniem, fajną zabawą. Nie wiem, co się wydarzyło tutaj, że po prostu chce mi się płakać, jak mam ją robić. O, frachtowiec. Jak się rozglądam, może nie będziemy musieli lecieć. Teraz pytanie, czy to jest tam? Czy po prostu ktoś bazę w tym miejscu postawił? Dobra, polecimy na znacznik. Nie chcę w razie czego... lecieć w drugą stronę. Dwa tysiące jednostek. W mordę jeża. Fajnie, że pod wodą da się na plecaku długo dosyć zasuwać. Hmm.
sumie po drodze, czemu by nie, nie? Jeszcze jakieś ptasiory widziałem, ale chyba poleciały sobie gdzieś. Ale zasuwa. No, 1300. Nie najgorzej, 500 za nami. Mam wrażenie, że dysze wodne są bardziej wydajne niż plecak, nie? Sam. O lol, naprawdę? Niedobrze. Ale to znaczy, że może być tutaj zwierzaczek, nie? Ten z gorącą krwią. O, jest szansa, że będziemy mieli gdzie się skitrać. No ale ta super gorąca burza coś tam za dużo nie robi. Może przez to, że w wodzie siedzę, ale wątpię. Nie podejrzewam No Man's Sky aż o takie komplikowanie. Ostatnio na jednym z filmów ktoś mi zarzucił, że skaner mi pokazuje, żeby skręcać w prawo, ja lecę w prosto i tak dalej, ale... Co się kurna stało? Ale jak widzicie tutaj na przykładzie... A faktycznie, ej, siedzę w wodzie i... Gorąca burza nie jest tak upierdliwa. Wracając do tematu. Że nie słucham się skanera, bo skaner pokazuje w prawo, ja lecę prosto i narzekam, że daleko. No ale jak widzicie... Tu mnie skaner też z tyłka prowadzi. Bo niby płynę prosto, a co chwilę muszę zmieniać kierunek. Burza jeszcze trwa. Także to nie jest tak, że mam w tyłku wytyczne skanera. Tylko faktycznie on prowadzi trochę naokoło. I to jednak był ten rozdupczony frachtowiec. Zobaczcie, wysiadłem ze statku. Płynęłam w zupełnie inną stronę.
Także podejrzewam, że skaner, który nas prowadzi na te punkty, o faka, będzie wspinaczka. Skaner, który nas prowadzi na te punkty, ma po drodze jakieś tam punkty ustalone i tak byleby nas nie za prosto poprowadzić. Chyba, że się mylę, no ale nigdy nie miałem problemu z wyczuciem kierunku. Może się coś zmieniło. Nawet plecak tutaj nie sprawia problemów. Dobra. Z bólem i z bólem tyłka, ale udało nam się dotrzeć do czwartego punktu. Znaleźliśmy 5 z 6 egzotycznych zwierzaków. Odhaczyliśmy tam 1 czy 2 kamienie milowe. I mówię, no po prostu w następnym filmie już się nie będziemy pierniczyć, użyjemy glifów, żeby tą ekspedycję zakończyć, bo myślę, że ani mi, ani wam już nie sprawia to tyle przyjemności, co w poprzednich. A chyba nikt też nie lubi słuchać, jak wyzywam się, wkurzam. No chyba, że lubicie. W sumie jest się z czego pośmiać, nie? Dobra, odbierzmy sobie jeszcze tylko nagrodę. Dobra, mógłbym się w końcu też... O! Dwa kamienie udało się zaliczyć za jednym razem. Bo jeszcze wpadły... na nity. Gdzie one były? Tutaj? Tutaj. Żywe srebro i na grzyba mi one. No dobra, tym optymistycznym akcentem myślę, że będziemy się żegnać. Zostały nam tak naprawdę jedno stworzenie egzotyczne, jedno stworzenie powyżej 7 metrów. O, antena snów jest za nie. Lecieć do czarnej dziury, no to pewnie jakąś tam namierzymy. Zarób 200 za pojedyncze odkryte stworzenie. No, będę musiał doinwestować chyba w multinarzędzie i skaner trochę poprawić. Także do ogarnięcia. Nieprzyjazna planeta i gorąca krew. Czyli w sumie 3 zwierzaki, 1 planeta, czarna dziura. I zeskanowanie. No dobra, kochani. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. I do zobaczenia w
kolejnym materiale z ekspedycji. Mam nadzieję, że już ostatnim. Cześć, na razie.